Jest taka anegdota spisana przez historyków Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego, najpewniej nieprawdziwa, ale doskonale pokazująca, kim dla Cesarstwa Zachodniego, Zachodnio-Rzymskiego, był Aecjusz Flawiusz. Zaraz po jego śmierci w roku 454, śmierci zadanej przez samego cesarza Walentyniana III, władca miał spytać jakiegoś Rzymianina, czy dobrze postąpił. Rzymianin odpowiedział mu, czy dobrze, czy źle, tego nie wiem, natomiast wiem, że swoją lewą ręką odciąłeś sobie prawą rękę. To właśnie pokazuje, że Aecjusz Flawiusz był wtedy najważniejszą osobą w Rzymie. Osobą, która to cesarstwo praktycznie spajała. Nim jednak przejdziemy do dalszej części materiału, słowo o partnerze naszego odcinka, firmie MyHeritage. MyHeritage to największa na świecie strona internetowa, która oferuje możliwość zbudowania swojego drzewa genealogicznego. Jest to naprawdę bardzo proste. Wystarczy kliknięcie, wpisujecie dane i już. Drzewo rośnie jak po deszczu. To znaczy o wiele szybciej, ponieważ drzewa rosną raczej wolno. Nie musicie jednak tego robić sami, ponieważ strona MyHeritage pozwala ten proces znacznie przyspieszyć. Strona posiada bowiem 19 miliardów rekordów, a dzięki funkcji Smart Match będziecie mogli odnaleźć swoich przodków w drzewach genealogicznych innych osób. Ja na przykład odnalazłem swojego prapradziadka, który urodził się w drugiej połowie XIX wieku. Do tego czasu nie wiedziałem, jak się nazywał, a teraz już wiem. Prócz tego MyHeritage ma jeszcze funkcję odnawiania starych zdjęć z pomocą sztucznej inteligencji. Można je nawet ożywić. W opisie, a także w przypiętym komentarzu znajdziecie link, dzięki któremu będziecie mogli się zarejestrować na 14-dniowy bezpłatny okres próbny. A jeżeli będziecie chcieli kontynuować swoją przygodę z MyHeritage z budowaniem drzewa genealogicznego, no to dzięki temu linkowi otrzymacie 50% zniżki na subskrypcję. Tymczasem wracamy do materiału. Aecjusz Flawiusz jest określany przez niektórych historyków ostatnim Rzymianinem, czy też ostatnim prawdziwym Rzymianinem. Wschodni historycy właśnie jego śmierć podawali za symboliczny koniec zachodniego cesarstwa rzymskiego. Nie wiadomo do końca, co skierowało cesarza Walentyniana III do wyeliminowania naczelnego dowódcy wojsk rzymskich, funkcji, którą Aecjusz pełnił przez 20 lat. Potencjalnymi powodami zajmiemy się jednak później. Trzeba też nadmienić, że samemu cesarzowi nie dane było długo rządzić po śmierci Aecjusza, bo w następnym roku, 455, sam zostaje zamordowany. 21 lat później ginie ostatni cesarz zachodniego Rzymu, co symbolicznie kończy czasy starożytne. Przez 20 lat to właśnie Aecjusz, a nie cesarz, był najważniejszą osobą w cesarstwie zachodnim. Obejmował stanowisko konsula aż 3 razy i jest to zaszczyt, zarezerwowany praktycznie tylko dla rodziny królewskiej. Ustabilizował sytuację w Galii, jednym z najważniejszych regionów cesarstwa rzymskiego, o ile nie najważniejszym z regionów. Gasił konflikty, tłumił bunty, a także zawierał porozumienia czy też sojusze. I dzięki właśnie tym sojuszom udało się pokonać jedno z największych zagrożeń, z jakimi mierzył się ówczesny Rzym. Zagrożenie w postaci plemiona Hunów pod wodzą Attyli. W trakcie jego dowództwa nad armią nie odnotowano żadnych buntów, żadnych uzurpacji. Żaden oficer pod jego komendą nie próbował spiskować przeciw Aecjuszowi. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach taki stopień lojalności wobec dowódcy był praktycznie w Rzymie niespotykany. Choć historia Cesarstwa Rzymskiego to również historia spisków, tak okres jego schyłku to również okres intensyfikacji takich zjawisk. Wojska co rusz powoływały albo obalały swoich dowódców, a także cesarzy. W przypadku dwudziestolecia Aecjusza nic takiego nie miało miejsca. Przynajmniej żaden z kronikarzy tamtych czasów czegoś takiego nie odnotował. Żeby zrozumieć to, co działo się później, a konkretnie działalność Aecjusza, musimy cofnąć się kilka dekad do początku V wieku. Choć Rzym ciągle był wtedy potęgą rozciągającą swoje wpływy na basen śródziemnomorski, a także na Brytanię oraz Bałkany, tak był wyraźnie osłabiony wewnętrznymi walkami o władzę, ale również napięciami na granicy. W roku 395 umiera cesarz Teodozjusz I, a jego śmierć doprowadza do podziału Cesarstwa Rzymskiego na część wschodnią oraz zachodnią. Władzę objęli jego synowie Arkadiusz na wschodzie, a Honoriusz na zachodzie. Jednak tak jak później Aecjusz, najważniejszą osobą na zachodzie był dowódca wojsk Flawiusz Stylichon, ponieważ
to właśnie jemu Teodozjusz I powierzył opiekę nad nieletnim jeszcze Honoriuszem. Wkrótce Strychon musiał uporać się z zagrożeniem, które pojawiło się w Italii w roku 401, Gotami pod wodzą Alaryka. Rzymski dowódca poradził sobie z tym zagrożeniem jedynie połowicznie. Choć udało mu się wyprzeć Gotów z Italii, tak ciągle stanowił problem, zaś w 410 roku Goci zajęli Rzym. Warto wspomnieć, że wtedy Rzym nie był już siedzibą cesarzy. W obawie przed Gotami Honoriusz przeniósł dwór do trudno dostępnej Rawenny w roku 402. Jednak Goci nie byli jedynym zagrożeniem, które pojawiło się na granicach zachodniego imperium. W części odcinków granicznych cesarstwa znacznie zaniedbano umocnienia, a wyniszczona wojnami domowymi oraz kolejnymi najazdami armia nie miała już ludzi, by obsadzić wszystkie garnizony. Tak właśnie było nad Renem, który w 406 roku przekroczyli Swebowie, Wandalowie oraz Alanowie. Co ciekawe, ojcem Flawiusza Strychona był właśnie Wandal, a matką rzymska arystokratka. Za Renem zaś rozciągała się Galia, która tym samym na zawsze została odmieniona. Zresztą nie tylko Galia, ale i całe cesarstwo. Celem intruzów bowiem nie było grabienie, bogacenie się, a potem wycofanie się do swoich siedzib z łupami, które zgromadzili. Plemiona, które przekroczyły Ren, chciały w Galii zostać. Migracja Alanów, Swebów oraz Wandalów zachęciła również inne plemiona do osiedlania się na terenie cesarstwa. Kilka lat później na jego tereny wkroczyli Burgundowie oraz Frankowie. Ci ostatni początkowo starali się nawet powstrzymać inne plemiona przed wkroczeniem do cesarstwa ze względu na traktaty, które wiązały ich z Rzymem. Widząc jednak rozwój sytuacji i fakt, że cesarstwo nie ma sił, by poradzić sobie z tak wielką migracją, również i Frankowie zaczęli organizować najazdy. Zachęcał ich do tego również niejaki Konstantyn III, jeden z trzech uzurpatorów do tronu tamtego okresu. Do tego dochodzili jeszcze Goci, a konkretnie Wizygoci, chociaż nazwa Wizygoci została wymyślona w VI wieku, 100 lat po wydarzeniach opisywanych w tym materiale. Następca Alaryka, Ataulf, wprowadza Gotów do Galii w roku 411 i początkowo sprzymierza się z kolejnym uzurpatorem, Jowiniuszem, jednak wkrótce, za namową cesarza Honoriusza, zwraca się przeciwko niemu. Te sojusze, które wówczas zawierano, były sojuszami raczej tymczasowymi i bardzo kruchymi. Zresztą Goci są tego kapitalnym przykładem, ponieważ następca Flawiusza Strychona, Flawiusz Konstancjusz, musiał z Gotami walczyć. Goci jednak byli siłą, którą cesarstwo mogło wykorzystać. Od 410 roku w ich rękach znajdowała się matka cesarza Honoriusza, Galla Placida. Zarówno Alaryk, jak i jego następca Ataulf pragnęli, by cesarstwo nadało im rzymski stopień wojskowy, jednak odmawiano tej prośbie. Dlatego, by osiągnąć swój cel, Ataulf poślubił w 414 roku Placydę. Takie naciski jednak nie pomogły i rok później Flawiusz Konstancjusz zmusił Gotów do wycofania się w kierunku Hiszpanii. Problem w tym, że część plemion, które wcześniej osiedlały się w Galii, nie zostały tam na stałe i wyemigrowały na zachód. Jednym z tych plemion byli Wandalowie, którym teraz Goci musieli stawić czoło. Dopiero po śmierci Ataulfa udało się wypracować porozumienie między Gotami a zachodnim Rzymem, na mocy którego Galla Placida wróciła na dwór cesarski. Gotów zaś osiedlono w Akwitanii i nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego akurat tam. Jest natomiast kilka hipotez. Jedna z nich twierdzi, że Goci mieli być zabezpieczeniem regionu przed tak zwanymi Bałgadami. Nie było to konkretne plemię, a raczej grupy rozbójników skupione wokół jednego wodza. Według innej hipotezy Goci mieli stanowić siłę równoważącą inne plemiona w tym obszarze, m.in. Alanów. Trzecia zaś hipoteza mówi o tym, że Goci byli czymś w rodzaju kary dla mieszkańców Galii, która wcześniej często bywała zarzewiem buntów przeciw władzy cesarskiej, na terenie której różni uzurpatorzy szukali wsparcia. Później, w roku 422, Goci ponownie zostali wysłani do walki z Wandalami w Hiszpanii, wspierani przez wojska rzymskie. Ta wyprawa zakończyła się jednak porażką. Do tego wieloplemiennego Tygla zostaje wysłany Aecjusz w roku 425. Pełnił wtedy stanowisko Comes Rei Militaris, czyli dowódcy wojsk zwanych Comitatenses. Comitatenses to były takie obwodowe wojska rzymskie, stanowiące trzon ówczesnej armii cesarskiej. Nim jednak przyjrzymy się temu, co Aecjusz robił w Galii, cofniemy się w czasie i spojrzymy na jego młodzieńcze lata, na jego wcześniejsze życie, a było ono dosyć burzliwe. Ojcem Aecjusza był Gaudencjusz, wódz rzymski scytyjskiego pochodzenia,
który na drabinie kariery zaszedł naprawdę wysoko. Dorobił się bowiem stanowiska Magister Equitum per Gallia, czyli dowódcy jazdy w Galii. Matką zaś była rzymska arystokratka. A Ecjusz urodził się w naddunajskim Durostorum około roku 390, jednak dokładna data nie jest znana. Jego życiowy start był więc bardzo korzystny. Miał dostęp do kręgów zarówno wojskowych, jak i arystokratycznych, co miał odczuć już od najmłodszych lat. Między 12 a 13 rokiem życia został powołany do pretorianów, jednak nie jako żołnierz, a jako tribus et notarius pretorianus. Należał więc do szkoły notariuszy, jednak w jego wieku ta funkcja była raczej tylko reprezentatywna, miała na celu wprowadzenie go na dwór cesarski i oswojenie się ze służbą. Niestety, jeżeli chodzi o wczesne życie Aecjusza, informacje są raczej skromne. Wiemy jednak, że jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu młodego Aecjusza był jego pobyt wśród Gotów, a potem wśród Hunów. Aecjusz był bowiem zakładnikiem. Nie interpretujmy jednak tego terminu w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, przynajmniej nie w pełnym wymiarze. Wymiana szlachetnie urodzonych zakładników była w czasach starożytnych czymś na porządku dziennym. Byli oni gwarantami dotrzymania umów oraz sojuszy. Około 405 roku Aecjusz został wysłany do Gotów, którymi wtedy dowodził Alaryk. Porozumienie, którego gwarantem miał być Aecjusz, dotyczyło wspólnych działań Gotów oraz wojsk rzymskich w Illyricum. Przebywał tam 3 lata, choć w 408 roku, po tym jak Aecjusz wrócił do Italii, Alaryk ponownie zażądał jego wydania. Relacje na temat pobytu Aecjusza wśród Gotów nie przetrwały do dzisiaj, prócz jednej, Maure Badusa, oficera, który w późniejszych latach służył pod Aecjuszem. Problem jednak z takimi relacjami jest taki, że często są one nadmiernie upiększane. Wynika więc z niej, że Alaryk zapałał ojcowską wręcz miłością do Aecjusza i nawet zaczął uczyć go wojskowości. Co się zaś tyczyło pobytu u Hunów, informacji niestety brak. Jak podaje profesor Marcin Pawlak w swojej książce Aecjusz i barbarzyńcy, w roku 410 cesarz Honoriusz postanowił zwerbować 10-tysięczny oddział jazdy Hunów, więc może być to wskazówka co do czasu, w którym Aecjusz wśród Hunów przebywał. Możemy jednak przypuszczać, że i tam Aecjusz poznał kulturę Hunów oraz ich zwyczaje czy wojska. Po pobycie wśród nich Aecjusz nie został już zakładnikiem. Wrócił do Rzymu i poślubił córkę rzymskiego patrycjusza Carpiliona, a z tego związku narodził się syn, też Carpilion. Tymczasem sytuacja polityczna w Cesarstwie Zachodnim nieco się skomplikowała. Galla Placyda poślubiła Konstancjusza i z tego związku urodził się syn Walentynian, który w przyszłości miał zostać cesarzem. Konstancjusz był już wtedy współwładcą cesarza Honoriusza, jednak w roku 421 zmarł, raptem 7 miesięcy po objęciu stanowiska. Natomiast tytuł Magistra Militum, dowódcy wojsk Rzymu, przypadł Flaviuszowi Castinusowi. Jednak nie cieszył się on poparciem Galli Placydy, której wpływy na rzymskim dworze były naprawdę bardzo, bardzo duże. Galla Placyda darzyła bowiem uznaniem trybuna Afryki Bonifacjusza. Bonifacjusz dostał rozkaz towarzyszenia Flaviuszowi Castinusowi w trakcie wyprawy wojskowej do Hiszpanii, jednak w drodze ci dwaj się pokłócili, a Bonifacjusz wrócił do Afryki. Mało tego, wyprawa Castinusa zakończyła się porażką, co podkopało jego pozycję, tym samym dając Galli Placydzie wpływ nie tylko w Afryce, bardzo ważnym ze względu na dostawy zboża regionie cesarstwa, ale i umocniła pozycję Bonifacjusza. Cesarz Honoriusz jednak wkrótce oskarżył swoją siostrę o spiskowanie przeciw niemu i usunął ją z dworu w Ravennie. Było to na rękę Castinusa, jednak nie cieszył się zbyt długo, bo jego zwolennik Honoriusz zmarł niedługo później. 3 miesiące po jego śmierci, 20 listopada 423 roku, dzięki poparciu urzędników, a także części senatorów oraz arystokracji, na tron cesarski został wyniesiony Jan. Poparł go również Aecjusz. Jednak Jan na tronie długo się nie utrzymał. Gdy Bonifacjusz wstrzymał dostawy afrykańskiego zboża, cesarz zdecydował się na interwencję zbrojną, tylko że ta interwencja nie dość, że nie pozbawiła Bonifacjusza władzy nad Afryką, to jeszcze wyraźnie i dosyć mocno nadwyrężyła cesarskie siły zbrojne. Tymczasem na wschodzie pojawiło się kolejne zagrożenie. Cesarz Teodozjusz II, władca cesarstwa wschodnio-rzymskiego, zdecydował się poprzeć Gallę Placydę oraz jej syna Walentyniana. Przygotował więc armię i ruszył na zachód. By wzmocnić swoje siły, Jan wysłał Aecjusza do Hunów, wtedy pod dowództwem wodza Rugi. Miał ich, płacąc oczywiście złotem, zwerbować, by uzupełnić siły cesarza. Aecjusz odniósł sukces, jednak oddziały Hunów na niewiele się zdały. Wojska Cesarstwa Wschodniego pod wodzą Aspara zdobyły Ravennę oraz uwięziły Jana, któremu odcięto dłoń, posadzono na osła i pokazano w hipodromie.
Ostatecznie Jan został stracony, a kilka dni później do Italii wkroczył Aecjusz z oddziałami Hunów. Według historyków było ich 60 tysięcy, ale ta liczba jest oczywiście bardzo nieprawdopodobna. Niemniej siła, którą dobudził Aecjusz, była znacząca i jego przeciwnicy musieli się z nią liczyć. Zresztą doszło do niewielkiej bitwy z wojskami Aspara, nierozstrzygniętej, i obaj wodzowie nie mieli ochoty na długie walki. Armia, którą dowodził Aecjusz, miała mu przede wszystkim zagwarantować ułaskawienie. Ostatecznie je otrzymał. Mało tego, otrzymał stanowisko komesa. Wkrótce tron objął młody Walentynian III, jednak wtedy był jeszcze zbyt młody, by samodzielnie sprawować rządy. Faktyczną władzę w cesarstwie miała jego matka. Aecjusz zostaje wysłany do Galii w roli komesa. Było to wysokie stanowisko, jednak nie najwyższe oczywiście, nie takie jak magister militum, które objął niejaki Flaviusz Konstancjusz Felix. Zadaniem Aecjusza w Galii było ustabilizowanie regionu, a także umocnienie władzy cesarskiej i praktycznie od początku miał ręce pełne roboty. Goci oblegali Arle i pierwszym zadaniem nowego komesa było przegonienie ich spod miasta, co się Aecjuszowi udało. Nie była to jednak walna bitwa, a raczej fakt, że goci, gdy dowiedzieli się, że nadciąga cesarska armia, odstąpili od oblężenia i wrócili do swoich siedzib. Siły, którymi dysponował Aecjusz, nie były duże, ale za to mogły pokonywać duże odległości w szybkim czasie. Na pewno były również wieloetniczne. W 428 roku Komes przeprowadził skuteczną kampanię przeciw Frankom, którzy napadali na tereny na lewym brzegu Renu. Udało się ich przegonić, jednak nie zastopowało to kolejnych prób poszerzania swoich terytoriów. Rok później Aecjusz otrzymał awans na Magister Equitum et Gallia, to samo, które pełnił jego ojciec, zanim został zamordowany w 408 roku. Dopiero 3 lata później udało się zawrzeć z Frankami pokój. W rezultacie zwycięskich dla Aecjusza walk Frankowie musieli skapitulować. Równolegle do wydarzeń w Galii toczyła się niemniej ważna wojna domowa w Cesarstwie Zachodnim, w którą Aecjusz, biorąc pod uwagę swoje stanowisko i pozycję, również się zaangażował i podejmował działania, które nie do końca rezonują nam z pojęciem człowieka honoru, jednak doskonale wpisują się w to, w taką tradycję tego, jak Rzymianie postępują ze swoimi przeciwnikami. Jak już wspomniałem, wraz z Gallą Placydą władzę w cesarstwie w imieniu cesarza Walentyniana III sprawował Flaviusz Konstancjusz Felix. Starał się on eliminować wszystkich, którzy zagrażali jego pozycji. Zlecił on m.in. morderstwo biskupa Patroklusa, ale sens powiek spędzał mu ciągle siedzący w Afryce Bonifacjusz. W 427 roku Felix wysłał armię celem pozbycia się rywala. Dowodziło nią 3 wodzów, Mavoritus, Gallio oraz Sanoeces. Choć początkowo udało się siły Bonifacjusza okrążyć, tak ostatecznie wyprawa zakończyła się porażką, bo jej 3 dowódców zaczęło się między sobą kłócić. Mavoritus oraz Gallio ostatecznie zostali zabici przez Sanoecesa. Jednak na jednej wyprawie się nie skończyło, bo rok później do Afryki zostali wysłani goci pod wodzą Sigiswulta. Bonifacjusz wycofał się, a Sigiswult został komesem Afryki. Nie na długo, bo rok później Bonifacjusz powrócił na stanowisko. Pozycja Feliksa osłabła, gdy Aecjusz został dowódcą jazdy w Galii. Konflikt był więc nieunikniony, jednak zakończył się on stosunkowo szybko. W roku 430 na rozkaz Aecjusza Feliksa zamordowano razem z żoną. To jedyny znany nam przypadek takiego postępowania Aecjusza. Przyniosło ono jednak efekty. Po śmierci Feliksa Aecjusz został magisterem militum, naczelnym dowódcą wojsk cesarskich. Problem w tym, że sytuacja w Galii ciągle nie była stabilna, tak więc po wyeliminowaniu Feliksa Aecjusz wrócił tam, by stoczyć kolejne boje z Frankami w roku 432. Wcześniej walczył również z Jutungami, a do tego Hiszpanii zagrażała inwazja Swebów. Jednak na południu czaiło się uśpione na jakiś czas zagrożenie w postaci Bonifacjusza. Ten po porażce z Wandalami, którzy najechali na Afrykę, zamknął się w Hipponie. Gdy jednak wojska wschodnio-rzymskie przybyły do Afryki, Bonifacjusz został wezwany przez Galię Placydę do Rzymu i tam zabiegał o względy senatorów. Udało mu się uzyskać tytuł magistra militum, co poważnie zagroziło samemu Aecjuszowi. W 432 roku doszło do bitwy między jego armią a armią Bonifacjusza niedaleko Ariminum. Aecjusz bitwę przegrał, tak więc Bonifacjusz mógł się poszczycić tytułem jedynej osoby, która pokonała Aecjusza w bitwie. Długo jednak zwycięstwem się nie cieszył, bo według historyków został zraniony przez swojego przeciwnika i wkrótce zmarł.
Nowym magistrem militum został niejaki Sebastian, a Aecjusz musiał się wycofać. Tym razem również zwrócił się o pomoc do Hunów pod wodzą Rugi, a ten mu tej pomocy udzielił. Hunowie wkroczyli do Italii razem z Aecjuszem, ale w źródłach nie ma żadnych wzmianek o walkach. Sebastian zaś uciekł do Konstantynopola, a Aecjusz odzyskał stanowisko magistra militum. 2 lata później, w roku 435, nadano mu tytuł Patrycjusza. Tymczasem w Galii wrzało, grupa bałgadów pod dowództwem niejakiego Tibatona dokonywała rozbojów, a Aecjusz musiał zaangażować się w inny konflikt. Siedzący od lat w swoich siedzibach Burgundowie zaczęli rozszerzać swoje tereny. Choć Aecjusz ich powstrzymał i zawarł z nimi pokój, rok później, czyli w 436, ponownie wyszli poza granice swojego terytorium. Tym razem rzymski wódz Burgundom nie popuścił i według szacunków wybił ich w liczbie około 20 tysięcy. Nigdy wcześniej, ani nigdy później wojenne działania Aecjusza nie były tak krwawe. W trakcie pacyfikacji Burgundów wykorzystał prawdopodobnie Hunów. Walki się jednak przeciągały i w 437 roku sytuację postanowili wykorzystać Goci. Goci ruszyli na Narbonę, a oblężeniem miasta dowodzić miał ich król Teodoryk I. Aecjusz jednak zajęty walką z Burgundami musiał wydelegować swojego oficera Litoriusza, by ten zajął się oblegającymi miasto Gotami oraz Tibatonem i jego bałgadami. Oficer przegonił Gotów spod Narbony, jednak dopiero wojskowa interwencja Aecjusza rok później pozwoliła ostatecznie Gotów pokonać. Nie wiadomo z pewnością, gdzie miała miejsce decydująca bitwa, ale prawdopodobnie było to miejsce zwane Mons Calubriarus. Problem w tym, że zwycięstwo zostało zaprzepaszczone przez samego Litoriusza. Gdy Aecjusz przebywał w Italii, Litoriusz odrzucił propozycję pokoju wystosowaną przez Teodoryka i przegrał bitwę pod Tuluzą. Magister militum musiał ponownie pokonać Gotów i dopiero wtedy zawarto pokój, który scementował ślub Aecjusza z księżniczką Gotów. Największe boje w Galii zostały zakończone. Nadeszła pora na porządki i wzmocnienie pozycji cesarstwa w regionie. Pomimo sukcesów Aecjusza w Galii, cesarstwo ciągle męczyły poważne problemy. W 439 roku Wandalowie pod wodzą Gejzeryka zdobyli Kartaginę i już na stałe osiedlili się w Afryce. Do tego Goci działali na dwa fronty. Z jednej strony sprzymierzyli się z Wandalami, a z drugiej pomagali w pacyfikacji Swebów w Hiszpanii w roku 446. I potem z tymi właśnie Swebami Goci się sprzymierzyli, gdy zostali przez nich pokonani. Aecjusz zainicjował w latach 44 wieku serię przesiedleń plemion. Alanów na przykład osiedlił w pobliżu Tuluzy, Burgundów z kolei osiedlił w miejscu, które przez kronikarzy nazywane jest Sapaudia, co można tłumaczyć jako kraj świerków. Do tego Aecjusz budował siatkę porozumień oraz sojuszy, które w najbliższych latach czekała bardzo ważna próba. Na wschodzie bowiem pojawił się pewien wódz, który chciał zdobyć Rzym. Nazywał się Attila. Attila przejął władzę nad Hunami w 434 roku, jednak początkowo nie rządził sam. Władzę dzielił ze swoim bratem Bledą. W pierwszych latach panowania zainteresowani byli głównie cesarstwem wschodnim, które musiało iść wobec nich na ustępstwa, bo zmagało się na swojej wschodniej granicy z Persami. Pokój zawarty na warunkach Hunów nie trwał jednak długo. Gdy Wandalowie zagrozili Sycylii, Konstantynopol wysłał tam swoją flotę w 441 roku. Te sytuacje wykorzystali Attila i Bleda, rozpoczynając najazdy. Problem w tym, że jednym z warunków pokoju był trybut, który wschodnie cesarstwo musiało Hunom wypłacać. Gdy ci złamali warunki ugody, Konstantynopol stwierdził, że trybutu płacić nie będą. W międzyczasie umocniono fortyfikacje nad Dunajem, więc rajdy na terytorium wschodu mogły okazać się kłopotliwe. Dodatkowo obszary te zostały już mocno splądrowane, więc potencjalne łupy mogły być niewielkie. Dlatego też Attila oraz jego brat skierowali się na zachód. Niewiele wiemy o stosunkach Attili oraz Cesarstwa Zachodniego przed jego najazdem na Galię w roku 451. Aecjusz ponoć słał do Hunów przyjazne gesty, podarunki, ale na niewiele się one zdały. Przez lata Attila zbierał preteksty do inwazji. Jednym z takich pretekstów był złoty kielich, który biskup obleganego przez Hunów miasta Sirmium dał niejakiemu Konstancjuszowi, sekretarzowi, którego Aecjusz wysłał do Attili. Kielich miał służyć jako okup w razie pojmania, jednak biskup ostatecznie został zamordowany, a Konstancjusz kielich sprzedał. Gdy wrócił do Hunów, został zamordowany pod zarzutem zdrady, a Attila zaczął żądać zwrotu kielicha zgodnie ze zwyczajem, że ten łup należy do niego.
wódz Hunów nie atakował bezpośrednio terenów Cesarstwa Rzymskiego, ale uciekał się do demonstracji siły, a Aecjusz starał się go ułagodzić. Rzymski dowódca prowadził ugodową politykę wobec Attyli, co doprowadziło do porozumień działających na korzyść wodza Hunów. Rzym zobowiązał się im płacić trybut, oddano im pod władanie nowe tereny, a samemu Attyli przyznano rzymski stopień wojskowy magistra militium zachodu. W teorii miało to zobowiązać Attylę do ochrony swoich ziem w imieniu Rzymu, jednak wódz wykorzystał to również w inny sposób. Biorąc pod uwagę to, że posiadał rzymski stopień wojskowy, mógł mieszać się w politykę cesarstwa. Tymczasem jego stosunek wobec wschodu był bardzo ugodowy, ponieważ pod koniec lat 40. V wieku Attila planował już inwazję na zachód. W tym miejscu na scenę wkracza Justa Grata Honoria, siostra Walentyniana III. Gdy cesarz zamordował jej kochanka Eugeniusza, a potem zaręczył ją z senatorem Herakleusem, Honoria wysłała do Attyli swojego sługę, eunucha Hiacynta, by przekonać wodza Hunów do zemsty. By potwierdzić szczerość intencji Honorii, Hiacynt miał podarować Attyli jej pierścień. Ten potraktował to jako zaręczyny. Trudno powiedzieć, czy rzeczywiście tak to potraktował, jednak bez wątpienia był to kolejny pretekst jego roszczeń wobec Zachodu. Honoria przeżyła tylko dlatego, że wstawiła się za nią jej matka, Attyla zaś posłał do Rzymu swoich posłów z żądaniem wydania mu Honorii za mąż. Odpowiedź była oczywiście negatywna, choć Wschód naciskał na Rzym, by ten na żądania przystał. Być może Attyla liczył na to, że wrzeni się w rodzinę cesarską, co wcale nie byłoby czymś niecodziennym w ówczesnych czasach, gdy w wojsku oraz na wysokich stanowiskach oficerskich służyły osoby wywodzące się nie z Rzymu, a właśnie z wielu narodowości, które imperium zamieszkiwały. Być może dzięki temu małżeństwu zbliżyłby się również do celu, jakim było usunięcie Aecjusza. Bez wątpienia dla Attyli stanowił on zagrożenie, mimo tego, że wcześniej prowadził wobec Hunów politykę ugodową. Aecjusz od lat był już znany ze swoich umiejętności dowódczych, a także lojalności żołnierzy. Bez Aecjusza kruchy sojusz między Rzymem a plemionami zamieszkującymi Galię prawdopodobnie rozpadłby się bardzo szybko. W roku 450 pojawił się kolejny pretekst do wojny. Dwóch braci, synów zmarłego wodza Franków, pokłóciło się o sukcesję i każdy zaczynał szukać wsparcia dla swojej sprawy. Starszy zwrócił się do Attyli, który potraktował to jako pretekst właśnie, a młodszy uciekł do Aecjusza, a Aecjusz go adoptował. I był to moment, w którym wojny już nie dało się uniknąć. Attyla jednak miał większe ambicje niż tylko łupy wojenne. Przede wszystkim chciał podporządkować sobie plemiona, które zamieszkiwały Galię oraz wykorzystać niechęć niektórych do Rzymu, na przykład Gotów, którzy co prawda związani byli z Rzymem sojuszem, tak był to sojusz kruchy. Dlatego też wódz Hunów nie wkroczył od razu do Italii. Gdy jego armia w końcu ruszyła w roku 451, celem była właśnie Galia. Nie udało się jednak przekonać Gotów do zerwania sojuszu z Rzymem, choć z Attylą poszła część Franków, a także Burgundów. Członkowie tych samych plemion walczyli również w armii Aecjusza. Gdy wojska Hunów przekroczyły Ren, skierowały się w stronę Orleanu, a wcześniej zdobyły Troję, Remis, Trewir oraz Metz. Aecjusz nie miał wystarczających sił, by zaatakować Attylę, tak więc ten dotarł do Orleanu, nie napotykając praktycznie żadnego oporu. Rzymski dowódca czekał na decyzję Gotów w sprawie dołączenia do walk. Gdy w końcu się zdecydowali, Attila był już pod Orleanem, jednak oblężenie nie poszło po jego myśli. Trwało ono na przełomie maja i czerwca i znacznie armię Attyli nadwyrężyło. Do tego dochodzi fakt, że wysokie temperatury uniemożliwiły Hunom odnalezienie dostatecznej ilości paszy dla koni. Tymczasem Aecjusz zebrał wojska, w skład których wchodzili Alanowie, Sasi, Goci, Armorycjanie, Brytowie, Burgundowie oraz Frankowie. Oczywiście dla tych plemion Rzym był po prostu mniejszym złem. Jeżeli mieli wybierać między rządami Hunów a rządami Rzymu, no to wybrali rządy Rzymu. Siły sojuszu szacuje się na około 50 tysięcy, od 40 do 50 tysięcy wojowników, natomiast siły Hunów od 50 do 60 tysięcy, jednak prawdopodobnie te liczby są przez kronikarzy zawyżone. Do bitwy doszło około 20 czerwca w miejscu zwanym Polami Katalaunijskimi. Było to kilkugodzinne starcie, w którym poległo wielu żołnierzy po obu stronach, jednak to właśnie siły Aecjusza wyszły zwycięstwo z tej właśnie bitwy. Potem przystąpiono do oblegania obozu Hunów, jednak Attyli udało się uciec. Stało się tak dlatego, że Goci również się wycofali.
W bitwie poległ bowiem król Teodoryk I, a władzę od razu przejął jego syn Turismundus. Według kronikarza Jordanesa zwrócił się on do Aecjusza z prośbą o radę. Ten polecił mu powrót na swoje ziemię i tym samym ocalenie plemienia. Według Jordanesa jednak Aecjuszowi chodziło o co innego. Gdyby pozwolił Gotom wytępić Hunów, mogliby zbyt urosnąć w siłę, co w przyszłości mogło cesarstwu przysporzyć kłopotów. Zaś Burgundów poległo w bitwie tak wielu, że na jakiś czas zakłóciło to funkcjonowanie ich społeczności. Bitwa jednak wojny nie zakończyła, tylko zmusiła Hunów do przegrupowania się. W roku 452 przekroczyli oni Alpy Julijskie i od razu wkroczyli do Italii. Koalicja, która wcześniej Hunów powstrzymała, już nie istniała i fakt, że wkroczyli od razu do Italii, zaskoczył jej mieszkańców, a także Rzym. Wojska Hunów zdobyły najpierw Akwileję, a potem w ich ręce dostały się m.in. Bergamo, Mediolan oraz Konkordia. Aecjusz tymczasem nie reagował na poczynania Attylii. Trudno z całkowitą pewnością stwierdzić, dlaczego postanowił być bezczynny, jednak mogło wiązać się to ze stosunkiem cesarza Walentyniana III wobec tego, co działo się we wschodniej części cesarstwa. W 450 roku zmarł cesarz Teodozjusz II, a na tron wyniesiono Marcjana, którego Walentynian nie chciał poprzeć. Zrobił to dopiero w momencie inwazji Attylii na Italię. Aecjusz mógł więc prosić o pomoc wojska Cesarstwa Wschodniego, gdyż siły, którymi dysponował, nie były wystarczające, żeby Hunów powstrzymać. Czy jednak tak się stało? Nie wiadomo tego z pewnością, bo o interwencji wojsk Marcjana donosi tylko jeden kronikarz, Hydacjusz. Wiadomo jednak, że wojska Wschodu uderzyły na tereny Hunów, gdy większość ich wojsk przebywała w Italii. Nie ma natomiast żadnych śladów po jakiejkolwiek bitwie, którą wojska Aecjusza stoczyłyby z Attylą. Prawdopodobnie do zaniechania dalszych działań wojennych zmusiła Attylę zaraza szerząca się wśród jego wojsk. Wypracowano pokój, a Attila w roku 452 opuścił Italię. W 453 zmarł, a Aecjuszowi natomiast został rok życia. Z małżeństwa, które Aecjusz zawarł z księżniczką Gotów, urodził się syn, Gaudencjusz, i miał on być jego przepustką do rodziny cesarskiej. Sam Aecjusz w momencie pokonania Attylii miał już 60 lat i raczej sam nie widział się w roli cesarza, chociaż mógłby sobie zagwarantować lojalność armii oraz jej oficerów. Chciał natomiast w rodzinę cesarską wrzenić syna. Życzył sobie, by Gaudencjusz poślubił córkę Walentyniana III. Nie ulega wątpliwości, że Aecjusz naciskał w tej sprawie na cesarza. Wiadomo również, że w tym czasie doradcą władcy był niejaki Herakleiusz, który nie darzył sympatią Aecjusza i prawdopodobnie podburzał Walentyniana przeciw niemu. Jak sugeruje natomiast Marcin Pawlak, być może podsuwany mu pod nos syn Aecjusza był dla cesarza naruszeniem jedynej dziedziny, w której faktycznie sprawował pełnię władzy – sprawy swojej rodziny. Walentynian wezwał Aecjusza do cesarskiego pałacu 21 lub 22 września 454 roku. Pretekstem było sprawozdanie finansowe. W jego trakcie Walentynian nagle wybuchł, oskarżając Aecjusza o chęć pozbawienia go władzy nad Cesarstwem Zachodnim. Wygląda na to, że ten wybuch był wyreżyserowany i miał Walentynianowi dać usprawiedliwienie tego, co zrobił chwilę później. Podszedł do Aecjusza, dobył miecza i uderzył nim kilkukrotnie w głowę Patrycjusza. Aecjusz oraz jego świta, która mu towarzyszyła, zginął na miejscu. Do swojej śmierci, która nastąpiła wkrótce, Walentynian panował sam. Jego matka bowiem zmarła w 450 roku. Starał się w jakiś sposób zdobyć lojalność armii, ale mu się to nie udało. Za namową rzymskiego polityka Petroniusza Maksymusa dwóch Hunów zabiło cesarza w trakcie ćwiczeń łuczniczych. Petroniusz zaś ogłosił się cesarzem, jednak panował raptem 2 miesiące. Chcąc legitymizować swoje panowanie, poślubił wdowę po Walentynianie, Eudoksję, a jego syn córkę byłego cesarza Eudokię. I to przyczyniło się do jego upadku, bo Eudokia była już zaręczona z Hunerykiem, synem Gejzeryka, króla Wandalów. Wandalowie przygotowali więc wyprawę, która w maju 455 roku wylądowała u brzegów Tybru, a potem ruszyła na Rzym. Cesarz próbował salwować się ucieczką, ale spadł z konia, a rozwścieczeni mieszkańcy, słusznie obwiniający Maksymusa o sprowokowanie Wandalów, ukamienowali go. Jego ciało wrzucono do Tybru i tak jak powiedziałem na początku, 21 lat później zginął ostatni cesarz Rzymu. I to by było na tyle, moi kochani.
bardzo dziękuję za uwagę. Ja wiem, że miały być Chiny w tym odcinku, ale będą w następnym. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.